PEGI 18. Witajcie moi drodzy ponownie w kolejnej części ze Skyrima. Tym razem myślę, żeby udać się do Parkret i zrobić jeden z questów dendrycznych. Chyba niech znajdę to Parkret. O, tu jest. Udam się tam szybką podróżą, gdyż tam robiłem już zadanie dla Jarla, które umożliwia mi kupno tam posiadłości. Działki na posiadłość, którą prawdopodobnie będę robił, jak uzbieram wystarczającą ilość składników na rozbudowę, ale przejdźmy się tutaj pooglądać w stronę cmentarza, bo chyba cmentarza było do wzięcia to zadanie. Aha, tutaj miałem smoka, którego zabiłem. I też przeinstalowałem sobie moda odnośnie towarzyszy. Także mam nadzieję, że teraz już będzie działał poprawnie. A teraz gdzie tu jest cmentarz? Chyba w tą stronę. Obcy tacy jak ty przynoszą wojnę. A zadanie wiąże się z tym, że został aresztowany jakiś tam koleś, który zamienił się Wilkołaka. Lecz on dobrowolnie także oddał swe istnienie. Chyba z tym mamy pogadać. Nie wiem, nie jestem pewien, ale zobaczmy. To smutne czasy. Czy to miejsce jest zawsze takie przygnębiające? Tak. I nie jestem w stanie powiedzieć ci dlaczego. Ja i moja żona uważamy, że to dzieło jakiejś mrocznej magii. A może Arkaj ma tu mocne wpływy i chce, żeby tak było? Kto umarł? Nasza córka, nasza dziewczynka. Nie miała nawet 10 zim. O, to młodziutko. Kto to zrobił? Sinding. Najął się jako robotnik. Wyglądał na uczciwego człowieka. Siedzi w lochu, a my zastanawiamy się, co z nim zrobić. Jeśli czujesz się na siłach, możesz do niego zajrzeć. Co może pchnąć człowieka do takiego czynu? Nie przejdę się tam zobaczyć. Jak umarła? On rozerwał ją na kawałki. Jak kot szablozębny rozszarpuje jelenia. Nie udało nam się znaleźć całego ciała. Podejrzewam, że to była przemiana wilkołaka. Dlaczego w mieście jest tak duży cmentarz? Cmentarz jest starożytny. Jest tu dłużej niż samo miasto. Nie jestem uczonym, ale wiem, że w przeszłości rozegrało się tu wiele bitew. Po każdej bitwie grzebano kolejnych poległych i cmentarz powiększał się. Podobno teraz to największa nekropolia w Skyrim. Dobra. Tylko dzięki kosmicznym przepływom. Wracając do wszystkiego, znaleźć odnowienie. Chciałoby się udać. Jeszcze sobie użyję kapuczki. Wskoczyło mi? Księżycowa choroba, tak. Wskoczyło mi zadanko. Czyli udamy się porozmawiać z tym całym więźniem. Który znajduje się w więzieniu. Nie udało się przeskoczyć, niestety. A chciałem na skróty. A więzienie jest nieopodal domu Jarla, który się znajduje tutaj i nazwa jego to długi dom Jarla. Tak, nim robiłem właśnie zadanie na otrzymanie jego domostwa. W zamian mogę nabyć działkę, czy tam posiadłość. Co też pewnie uczynię jeszcze na koniec odcinka. Dobra, a my tymczasem schodzimy tutaj do więzienia. I idziemy pogadać tutaj z tym więźniem, o ile tutaj podejdzie. Tak? Dobra, rozmawiamy z nim. Pogapić się na potwora? Podobno napadłeś małą dziewczynkę. Wierz mi, nie chciałem, by do tego doszło. Po prostu straciłem kontrolę. Próbowałem im powiedzieć, ale nikt mi nie wierzy. W
wszystko przez ten przeklęty pierścień. Jaki pierścień? To pierścień Hircyna. Powiedziano mi, że pomoże mi kontrolować przemiany. Może tak robił, ale nigdy się tego nie dowiem. Hircyn nie przejął się tym, że go wziąłem i rzucił na niego klątwę. Zakładam go i przemiany same przychodzą. Nigdy nie wiem kiedy. Zwykle w najgorszym możliwym momencie. Jak wtedy z tą dziewczynką. Jakie przemiany? Nie ma sensu trzymać tego w tajemnicy, skoro i tak tutaj umrę. Pewnie znasz opowieści o ludziach zmieniających się w bestie pod wpływem księżyców. Tak, sam jestem taką bestią. Jestem jednym z nich. Wilkołakiem. To mój sekret i mój wstyd. Dlatego potrzebowałem pierścienia. Podobno daję kontrolę takim ludziom jak ja. Może wyglądam jak człowiek, ale wciąż czuję w sobie zwierzę silne jak nigdy dotąd. W jaki sposób sprowokowało to twój atak na dziewczynkę? Właśnie zjawiłem się w Falkret. Potrzebowali pomocnika w tartaku. Myślałem, że to będzie bezpieczne, że mógłbym to robić. Kiedy zobaczyłem tę dziewczynkę, ja tylko czułem, jak to się zbliża. Czułem smak. Musiałem zapolować. Ale to żałosne. Ograniczone ciało nie nadaje się do polowań. Powolne, bez szponów. Słabe, tępe zęby do rzucia roślin. Powstrzymywałem szał tak długo, jak się dało, ale wszystko się we mnie gotowało. Wyglądała na taką kruchą, bezbronna ofiara. I wtedy... ja czuję się strasznie przez to, co się stało. Przez to, co zrobiłem. Dla wszystkich pewnie byłoby lepiej, gdybym odszedł. Co teraz poczniesz? Chciałem jakoś oddać cześć Hircynowi. W tej krainie żyje pewna bestia. Duża, majestatyczna. Podobno Hircyn porozmawia z każdym, kto ją zabije. Tropiłem ją w tym lesie, ale doszło do wypadku z dzieckiem. Chcę go błagać o przebaczenie. Oddać mu pierścień. Ale gdy siedzę tutaj, bestia jest na wolności. Zabiorę pierścień do Hircyna. Chociaż to będzie pewnie mój błąd. Zrobisz to dla mnie? Proszę, weź go. Nie chcę mieć z nim więcej do czynienia. Znajdź bestię. Włóczy się po lesie. Pokonaj ją, a pan Gonu uśmiechnie się do ciebie. Życzę ci szczęścia, ale powinienem wynosić się stąd, póki jeszcze mam skórę. Jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, będę pamiętać o twojej dobroci. Żegnaj. No. To, żebym się wkopał. Chodź, pomocniczko. Trzeba się stąd wynosić, nim się sami przemienimy. Bo jak znam ten pierścień, to on automatycznie jest założony. Tam automatycznie się założy. I teraz w którą stronę mamy się kierować? Tamtą. Dobra. Pomagasz w psiarni? No, powiedzmy, nie mam gdzie się wykąpać. No jakby to powiedzieć, troszeczkę czuć o tym niewilkiem. Ale tak wspominając ostatni odcinek, no to tam się trochę namęczyłem przy tym jednym kwestie elektrycznym. Nie ukrywam. Kilkanaście podejść miałem do zabicia tamtego nekromanty. No ale z wielkim trudem
problemami, jednak się w końcu udało. Tam się wejść pod tą górę. Nie uda się. Kurczę, chciałem iść na skróty. Już myślałem, że zgubiłem pomocnika. Aha. Już sam atakujesz. Ledwie się zobaczyła. Ta jedna poszła. Gdzieś tam był drugi przeciwnik. Co i były te pułapki. Słyszę gdzieś niedźwiedzia. Tylko nie wiem gdzie. Ale zapisem nie pokardzę. Aha, tu jest. No i w końcu mój towarzysz też atakuje. Podnieś tu myślny łup. Jeszcze o prawo. Wcześniej jak miałem towarzysza, to niestety, ale byłem skazany sam na siebie. Nic o nic mi nie chciało pomagać. Ale jednak aktualizacja do nowszej wersji, a raczej przeinstalowanie UFO tego moda i wygranie innego spojrzenia pomogło. O, szybko się uprałem. Z tym, co też miałem polować. Wojnie. No tak, dobra. Po pierwsze sobie uprawię. A teraz z nim pogadam. Witaj, łowco. No, witaj, witaj. Ty jesteś Hircyn? Jestem duchem łowów, zaledwie przebłyskiem wspaniałego myśliwego, którego twój lud nazywa Hircynem. Aha. Daj mi klonkę z tego pierścienia. Przemyślę to. Najpierw jednak musisz zrobić coś dla mojej chwały. Ten, który to ukradł, uciekł do miejsca, które uważa za swoje sanktuarium. Zupełnie jak niedźwiedź, który wspina się na drzewo, by uniknąć pościgu, ale jedynie wpada w potrzask. Odszukaj zbuntowanego zmiennokształtnego, obedrzyj go ze skóry i złóż mi ją w podarku. Spełnię twoją prośbę. Mój łowco. Są jeszcze inni, którzy szukają mej przychylności. Odrobina rywalizacji. Nie ociągaj się, gdy ofiara ucieka. Dobra. Zadanie nam się zaktualizowało. Mamy się udać w którym kierunku?
tamtej jaskini. Nie wiem, czy nie będę na wpław. Chyba tak zrobię. Ale zasuwam spółczek. I zmienię sobie na sztylety. Jakoś troszeczkę się przywiązałem do sztyletów. Uda mi się tutaj jakoś przejść? Przejść, później zejść, czy nie? O, jak dobrze się orientuję, to tutaj będzie przyszła nasza działeczka. Wow, ale ona ma walnięcie. Tam jest nekromantka. I pięknie w kark. Przynajmniej pozbyłem się tutaj sąsiadów. Bok mojej działki. I umiejętność przybłonia. Nic wstrzymało. Bardzo miło. Ale jak mnie patrząc, ten towarzysz chyba będzie w miarę przydatny. A nie wiem, z kim on tam walczy. Niech tak pozostanie. Ja będę tutaj wpław. Chyba jak najszybciej dostać się na drugą stronę. Jeśli podobają wam się te moje odcinki, to możecie dawać łapkę w górę, zostawiać komentarz. Komentarz oczywiście czytam. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybować. Jaskinie na razie sobie pominę. Cholipka. Wiedziałem, że prędzej czy później się sam przemienię. Księżyc jest w jakim położeniu? Nawet nie ma powiedziane. Dobra, przebiegnijmy się troszeczkę. Chyba poszedłem nie od tej strony, co trzeba. Co może zaskutkować śmiercią. Chyba, że uda mi się jakoś zejść. I nawet w miarę udało się. Dobra, tu jest jaskinia. Do której to mamy się udać? Zrobię sobie zapis. I sobie przejdę.
nigdy czegoś takiego nie widziałam. Czy wezwał cię czarny księżyc? Dobra. Trzeba się czasem pożywić. Czy wezwał cię krwawy księżyc? Czy wezwał cię krwawy księżyc? Łatwe to zabicia ofiary, to czemu by nie? Ty! Dlaczego? Nie sądziłem, że cię jeszcze zobaczę. Kazano mi cię zabić. Chyba na to zasługuję, prawda? Nie mogę cię powstrzymać, jeśli chcesz to zrobić. Hircyn jest zbyt potężny. Lecz jeśli mnie oszczędzisz, zyskasz potężnego sojusznika i obiecuję nie wracać do cywilizowanego życia. Wiem, że nie mogę żyć wśród ludzi. I tu mam mały dylemat. Darować mu życie, czy... pozbyć się go. Albo nas czeka walka z nim, albo... z innymi. A tam. Niech tak będzie. Niech odkupi... swe winy. I gdzie on jest? Tam u góry, tak? Mam rozumieć? Tak! Akurat teraz... Hircyn, wielkie dzięki. Dobra, teraz co ja miałem założone? Co najlepsze? Okres pomiędzy krzykami niech jest. Narracja mnie nie interesuje na razie. Kaptur. To. Rękawice. Srebrny pierścień. Ten. Ten buty. Zbroja. I to chyba wszystko. A teraz standardowo sztylety. Chyba, żeby wykorzystać przećwit. Niech są sztylety. Tu sobie zrobię jeszcze zapis. Przygotuj się, malutka. Tam on jest. Nie sądziłem, że cię jeszcze... Tak, pomóż mi, malutka, pomóż. Ale celniej, celniej. Gdzież on mi tu ucieka? Dobra, jest po nim. Dobrze ci poszło, łowco. Twoja prośba została spełniona. Zyskując moją przychylność, ta skóra będzie ci dobrze służyć, dziecko. Przyjrzyj się jej z bliska. Moja chwała ochroni cię przed całym żalem tego świata. Pomyślnych łowów. Krótko mówiąc, teraz będziemy mogli się podwójnie przemieniać. Ale jeszcze przy okazji sobie pozbierajmy tutaj łupy. Waga 2, cena 60. Proszę.
to jest chyba droga do wyjścia. Cofajmy. I lekkie oświetlenie. Teraz tak. Jeszcze by się zdało tutaj poprzeglądać te wszystkie ofiary. Które on pozabijał. Wszystkie, albo też i większość. Zawsze coś tego złota mają. Ale dobra. Krótko z... Koń z tym łażeniem. Trzeba znaleźć wyjście. Nie wiem, wydaje mi się, że tędy. Ale też mogę być omylny. To jest tędy. Na tych dwóch się pożyłem. To jest trzeci. Czwarty. O proszę, więcej tu jest. Mak tu był? No proszę. Ale tak czy siak zyskaliśmy możliwość dwóch przemian dziennie. Skórę Nikołaka. A zarazem zakończyliśmy to zadanie. Elektryczne. Hej, patrz! Jaskinia! Ciekawe, co jest w środku. Wiem, że jaskinia. W końcu w niej byliśmy. Czyż nie? Banana jest do końca? A jednak nie jest banana do końca. Ale to sobie tam wrócę już poza odcinkiem. Tymczasem, jak obiecałem, udam się jeszcze do Falkret wykupić działkę, do której mam prawo. Zapis automatyczny, bardzo miło. I udajemy się do długiego domu Jarla. I z kwatermistrzem, czyli tą Neniną, mamy pogadać. Jestem tu zarządcą. Służę pod Jarlem Sidgeirem, a wcześniej pod Dengeirem. Czy wspomniana ziemia nadal jest dostępna? Tak, to dobra ziemia. Dobrze nawodniona, z bogatym drzewostanem i pięknym widokiem. Ona kosztuje w sumie 5000 sztuk złota. Także biorę ją. Nie pożałujesz tego. Proszę, oto akt własności. Udaj się drogą na wschód od Falkret. Potem na skrzyżowaniu skręć na północ, a zaraz za sosnową strażnicą w lewo. Okej. Okay. Niech mądrość już za... Czyli jeszcze. Pójdźmy sobie teraz obejrzeć działaczkę. Aha. Nie mam szybkiej podróży tam, ale mam... Nie mówcie, że smok. No malutka. Pokaż, na co cię stać. Gdzie mój towarzysz? Czemu mi towarzysz nie atakuje? Ej, ty! A, zaczęła atakować, jak on ją zaatakował. Albo jak znalazła się... Znalazł się. Niech go pomierzą. Dobra. O, Elfichę. Szkoda. Ja tam tą pszczołę mam gdzieś. Przy okazji
Dawaj. To może duszę. I jaki mam teraz tutaj? Żywienie porta. I pozbądźmy się tych zwłok. Niech nie zaśmiecają tutaj miejsca. Ale... towarzyszko. Potrzebuję wymienić sobie kilka rzeczy. Tutaj już trochę niesiesz. To ja ci jeszcze tej tań dorzucę. Tak troszeczkę ciężaru. Wezmę sobie powadzę. No i już jest Gitys. Gitys z majonezem. Czyli teraz mogę sobie użyć szybkiej podróży i sam ten kawałeczek sobie przejść. Jak też widzieliście podczas przeglądania ekwipunku, mam już przygotowane gwoździe i tam inne części, które będą potrzebne mi na postawienie odpowiednich budynków, budyneczków, tam jeszcze tych całych skrzydeł domostwa. Ale jeszcze nie mam na wykończenie. Także jak uda mi się uzbierać na wykończenia... O! Jelonek. Ucznictwo mam dosyć dobrze rozwinięte, z tego co widzę. Nawet łatwo. No wiesz co? Co mam nieść? Poniesiesz to całe trupu? Czy nie? Z niedźwiedzia polarnego. Chyba nie mam możliwości tam tego przerzucenia. A troszeczkę towarzy, jak nie patrząc. Nieoczekiwanie. Przedmioty. O, ja kole, czysta. Upuść. O, prawda, miejscu. Aha, nie mam broni. Super. Domyślny łup. Czy nie oprawię go? Ja tyle razy myślałem, że poprawiam tę zwierzynę, a tu nie mam do tego broni. No cóż, poza odcinkiem się przejdę i zdobędę. Kilka małych duszy się przyda. Zawsze to coś. Jak mnie patrząc. Kwiatki też się przydają do alchemii później. Jako że alchemią też się zajmuje. I póki co to posiadam tylko jedną tym białej krani. Ale tak, tutaj mamy poradnik budowy domu. Weźmy go sobie. Powadełko do wykonywania tam potrzebnych rzeczy. No właśnie. Nie mogę tutaj wykonać tego. Może? Nie mogę, niestety. Ale będę mógł wykonywać sobie strzały potrzebne.
tam inne rzeczy. Jak i też mamy tutaj kufer, gdzie mamy trochę gliny, kamienia, korundum, sztabki żelaza. Także ja tutaj sobie jeszcze przerzucę, co mi jest niepotrzebne na drogę. Czyli futra, goździe, skóry, paski, rubiny, skóry niedźwiedzia, wilka, zamki, zawiasy, żelazne łączniki. Plus jeszcze jedno. Wiecie, trzeba tutaj porobić porządki ze zbrojami. Ale tymczasem... Gdzie będzie fajny widok? Może tutaj... z widokiem na tą skałę? Tak, z tej skałki. Ustawmy się tak. I w ten sposób się z wami pożegnam. Także, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego razu. Hej, hej.